Cześć, witajcie w dzisiejszym filmie na kanale Podwórkowiec. Dziś będziemy ulepszać termodonice, te, które znacie z poprzednich filmów. Zapraszam na odcinek. A oto i bohaterki naszego dzisiejszego odcinka. Jak pewnie poznajecie, to są te same termodonice, które robiłem, które mogliście obserwować, no i które przez półtora roku absolutnie bardzo dobrze sobie radziły. Więc co tutaj ulepszać i co tutaj zmieniać? No po prostu zmieniliśmy, a właściwie zrobiliśmy elewację na domu i ten biały kolor niestety nam w żaden sposób do nowej elewacji nie pasuje, dlatego postanowiłem jednym z kolorów, czyli takim ciemnym, właściwie to takim grafitowym, antracytowym albo po prostu czarnym, te donice strukturą pociągnąć, bo jeszcze trochę materiału po elewacji robieniu zostało. Więc dziś pokażę Wam, jak to robię, co robię. Zapraszam. Jak widzicie, materiał już przygotowany. Nie będę mówił, jaka to firma, sami możecie zobaczyć, nie chcę tutaj robić absolutnie żadnej reklamy, po prostu jest to resztka materiału, który został z robienia elewacji, tak jak powiedziałem. Jak widzicie, o to też Wam przy okazji pokażę, roślinki, czyli żurawka, trzmielina oraz sosna szczepiona na pniu, całkiem nieźle się mają, wszystko rośnie, to są te same nasadzenia od samego początku, nic się tutaj nie dzieje. Żurawka jest naprawdę, bardzo dobrze się tutaj ma, trzmielina chyba dopiero tak naprawdę bierze się za to, żeby rosnąć. To jest jej drugi sezon, ale ona odbija i wypuszcza nowe pędy, chociażby o, tutaj taki pędzik jakiś widać. Trochę niestety gorzej ma się nasza sosna, bo jakieś takie żółte, brązowe właściwie igły się pojawiły, nie wiadomo dlaczego i nie wiadomo skąd. Mam nadzieję, że to nie żadna choroba grzybowa, no ale trzeba o nią zadbać. Podobnie zresztą jest tutaj w tej donicy. Zobaczcie, żurawka przepięknie sobie rośnie. Muszę trochę poobrywać liści tych, które są takie już po prostu uwiętnięte. Natomiast i żurawka, i trzmielina, i tutaj też ta sosna na pniu też ma się całkiem dobrze. A pracę zacznę właśnie od zabezpieczenia roślin, bo nie będę ich wyjmował, więc muszę je po prostu trochę podnieść do góry, trochę podwiązać jakimś sznurkiem albo może taśmą. No a później biorę się już za pracę właściwą, czyli za najpierw gruntowanie donic. Później trzeba będzie poczekać, aż grunt wyschnie, później farba podkładowa w kolorze. No a na to spróbuję położyć strukturę. Praca tak naprawdę na jedną chwilę, ale trzeba będzie czekać, aż te wszystkie rzeczy powysychają, czyli najpierw grunt, później farba, no a później struktura. Zobaczymy, jak to wyjdzie. To ja biorę się w takim razie za zabezpieczenie roślin.
farba podkładowa, więc to jeszcze nie jest ten kolor docelowy, który ma być, ale to jest kolor na pewno bardzo, bardzo do tego docelowego zbliżony. Będzie ciemny, będzie właściwie taki grafitowo nawet czarny. To jest jedna donica. No a tutaj mamy również drugą donicę, która też już jest pomalowana, jak widzieliście przed momentem. Jeżeli zastanawiacie się i w ogóle może zadajecie pytanie, po co to robić, to tak jak mówiłem, po prostu ten biały kolor, który był do tej pory, zupełnie do niczego by nam w tym momencie nie pasował. To jest jedno, a dwa, no to po prostu kiedy położę tutaj jeszcze strukturę, bo można by to tak zostawić pomalowane na tą farbą, na ten kolor, ale kiedy położę strukturę, to myślę, że wszystkie te niedoskonałości, które oczywiście te donice posiadają, po prostu się zniwelują. Zobaczcie, jak na razie po prostu na czarno wygląda to tak. To jeszcze oczywiście nie koniec pracy, bo teraz trzeba poczekać, aż ta farba sobie wyschnie, a więc to myślę, że będzie też w okolicach godzinki, albo może nawet i dwóch, żeby spokojnie wszystko pokryło i wszystko po prostu wyschło. No to teraz odpoczynek, a za parę godzin biorę się. I również metalowa paca do zaciągania. Nie wiem, no, panowie, którzy robili elewację, używali metalowych. Nie wiem, czy używa się styropianowych. W razie, gdyby metalową nie szło, to na tą styropianową mogę się przerzucić. No i po prostu smarujemy ściankę. Może to jeszcze inaczej. Może tak będzie trochę łatwiej i lepiej. No jakoś to idzie. Ale już wiem, że na pewno mi nie wystarczy tego, co mam tutaj w wiaderku, na to, żeby całą powierzchnię obydwu donic pokryć. Bo z moim brakiem wprawy oczywiście też będą, jak widzicie sami na ziemi, pewnie będą jakieś straty materiału. A wbrew pozorom, no trochę tego jest. Słuchajcie, idę po inną pacę, bo mam taką dużą pacę i nią chyba będzie lepiej. Zobaczymy teraz przy nowym sprzęcie. Słuchajcie, no jakoś to idzie. Oczywiście, jak już mówiłem, niedoskonałości się zdarzają.
ale robię to pierwszy raz. I co z tego po prostu wynika. Ważne, żeby wszędzie było ten bok pokryty. No i w ten sposób robi nam się taki ładny baranek. Znacie takie powiedzenie, że jak nie urok, to no właśnie, resztę dopowiedzcie sobie sami. Okazało się, że nie dość, że skończył mi się towar, czyli po prostu materiał w wiaderku, było go naprawdę niewiele. No to jeszcze po prostu w momencie, kiedy zacząłem nagrywać, nie zauważyłem tego zupełnie, ale skończyło się również miejsce na nagrywanie i to, co robiłem, się po prostu nie nagrało, przynajmniej na pierwszej donicy, ale znalazłem jeszcze w jednym wiaderku odrobinę na dnie, więc po prostu pokażę Wam na przykładzie jednej ścianki, jak kładłem tę strukturę na donicach, no a później pokażę Wam również i przynajmniej jedną donicę zrobioną, bo wystarczyło przy niej na trzy ściany. Za chwilkę biorę się za zrobienie czwartej, a później na przykładzie tej drugiej donicy pokażę Wam po prostu, jak tę strukturę kładłem. No to co? Zaczynamy od początku. I zobaczcie, tak wygląda dopiero co zaciągnięta jedna ścianka. Od góry nie będę tego zaciągał, bo nie mam materiału, to po pierwsze, a po drugie to myślę, że nie ma takiej potrzeby. Roślinki sobie będą to zasłaniały i tego po prostu nie będzie widać. Więc przy tej donicy zostały mi jeszcze trzy ściany do zrobienia. Natomiast jak wygląda cała donica, to pokażę Wam na przykładzie tej, która jest już w całości skończona. No i zobaczcie, ta donica jest już całkowicie zaciągnięta i całkowicie skończona. Ścianki są równe, wszystkie te krzywizny, które były jeszcze po siatce i po kleju, są już zniwelowane, tego w ogóle nie widać. Tutaj jeszcze ta ścianka nie wyschła do końca, dopiero co przed momentem ją robiłem. Natomiast te pozostałe trzy są już skończone, są już wyschnięte. No i zaraz donica wyląduje na miejscu, z którego została wzięta przed paroma dniami. Natomiast jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to by było na tyle. Taki delikatny tuning tych donic dzisiaj Wam pokazałem. Mam nadzieję, że to będzie dobrze wyglądać. A pokażę Wam to na pewno w kolejnym filmie, na który już teraz zapraszam. Jeżeli podobało się, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli się nie podobało, to zostawcie łapkę w dół. Nie zapomnijcie o zostawieniu komentarza i subskrypcji kanału. Do zobaczenia w kolejnym filmie na kanale Podwórkowiec. Cześć!